Żyj albo umrzyj w La Honda. Z Vic zawsze były problemy. Naszyjnik. Tydzień wcześniej. To reszta. Wszystko gra? Czego się napijesz? Whisky. Dobra naklina. It's a hard day coming down.
Mam cię wprowadzić? Znam ludzi u góry. Jak wygląda inicjacja? Dzień dobry, panowie. Patrzcie, kto idzie. Vic, kiedy otwierasz? Chce nam się pić. Otwieram o 12:00. Jak zawsze. Cześć, Michelle. Vic, co podać? Kawę i kanapkę z jajkiem. Z chrzanem i majonezem? No raczej. Zamknijmy oczy i zapamiętajmy, aby nie czynić krzywdy ani sobie, ani innym. Dziękuję za wspólny trening. Namaste. Cześć, Vic. Blake. Jak życie? Daję radę. Co u ciebie? Po staremu. Wciąż prowadzisz Apple Jacks? Właśnie otwieram. A ty? Wciąż uczysz, jak się rozciągać? To coś więcej. Kiedyś lekarz polecił mi jogę i więcej z nim nie rozmawiałam. Jeśli to wyciąga cię z łóżka, pomaga mi przespać noc. To nie lada wyczyn. Chciałabym to zobaczyć. Czego chcesz? Potrzebuję pomocy. Mieliśmy się nie widywać. Wiem, że nie rozstaliśmy się w przyjaźni. Tak jakby. Że masz mnie za kogoś okropnego. Nie uważam tak, ale kiedy jesteśmy ze sobą, sytuacja jest napięta. Ale przyznaj, że iskrzy imponująco. Jeśli nie chcesz pomóc mnie, pomóż mojemu bratu. Kilka dni temu Ryan zaginął. Dziś dostałam dziwny list. Boję się, że coś mu się stało. Powinnaś zadzwonić na policję. Co ja mam zrobić? Nie potrzebuję policji, potrzebuję ciebie. Przyjedź do La Honda. To nie jest dla mnie dobry czas. Do Fallujah też nie było mi po drodze. Ale byłam tam dla ciebie. Do widzenia, Vic. Kurna. No dobrze, Vic. Wygrałaś. Spotkanie. Miałem 6 godzin jazdy, żeby zacząć myśleć trzeźwo, nim Vic znowu mnie usiedli.
Zawsze wierni. To dodawało mi otuchy. Nieważne, że po naszym rozstaniu groziła mi śmiercią. Vic była przy mnie zawsze, gdy jej potrzebowałem. I o tym nie pozwoli mi zapomnieć. Im bliżej byłem i im trzeźwiej myślałem, nie mogłem zaprzeczyć, że cieszyłem się na nasze spotkanie. Bóg miłości to Kupidyn? Nie, cztery litery. Eros. No tak. Mitologia grecka, nie rzymska. Co podać? Sałatkę, kob i wodę. Coś jeszcze? Mogłabyś mi pomóc? Szukam Ryana Taylora. Znam go. Czasem tego żałuję. Jest w porządku w niewielkich dawkach. Można tak to ująć. Kiedy ostatni raz go widziałaś? Parę dni temu był tu z Kupsem. O czym rozmawiali? Ryan nawijał w kółko o jakimś interesie. Może Kups pomoże mi go znaleźć. Pracuje u Duartego. Tam się zapytaj. Dzięki. Nie ma za co. Dzięki za pomoc. I wzajemnie. Miłego dnia. Smakowało ci, Rita? Zawsze tak plotkujesz? Co proszę? O nie swoich sprawach lepiej nie paplaj. Wredota. Rezerwacja dla 4:00 na 6:00. Dziękuję. Witamy u Duartego. Będzie pan jadł sam? Szukam Joe Coopera. Skończył zmianę, będzie przy barze. Co podać? Lagunitas. Dzięki. Joe Cooper? Tak. Blake Baker, jak leci? Dobrze, skończyłem pracę. Szukam przyjaciela. Kto to taki? Jeśli mieszka w okolicy, może go znam. Ryan Taylor. Im mniej wiem o tym dupku, tym lepiej. Ciekawe, bo słyszałem, że coś razem planujecie. Tak, słyszałeś? Ja nic o tym nie wiem. Coś mi się wydaje, że wciskasz mi kit. W dupie mam to, co ci się wydaje. Pozwól, że dokończę w spokoju piwo. A jeśli mam coś przeciwko? Mam to gdzieś.
spieprzaj. Puść go albo zadzwonię na gliny. Śmiało. Czujesz? Mógłbym ci wyrwać rękę ze stawu. Gadaj. Ostatni raz, gdy go widziałem, pieprzył coś o jakimś interesie. Co mu odpowiedziałeś? Długo mi zajęło odkręcenie mojego życia. Nie chcę wrócić do paki przez tego palanta. Kto jest jego dostawcą? Wątpię, że jakiegoś ma. Kto by mu powierzył handel narkotykami? Gość ma problem z zawiązaniem butów. Piwo stawiam ja. Pierwszy raz trup stawia mi piwo. Sukin kot. Joe, tu Rita. Będę miała oko na twojego nowego kumpla. Widziałeś, żeby łoś dymał księdza? Komitet powitalny? Tak, jestem burmistrzem. Ja gubernatorem. A ja muszę się napić. Mogę prosić kolejny napój alkoholowy? Daj mi chwilę, Lukas. Zdam się na wybór barmana. Przyjechałeś. Przyjechałem. Hurra. Hurra. Jesus. Just a minute, Lucas. Jeszcze chwila, Lukas. Hurra. Ten bar to obiekt historyczny. Zdejmuj te buty albo spieprzaj. Nie straciłaś nic z uroku. Ci pieprzeni kolarze idąc do wychodka rysują mi podłogę i nawet nie kupią drinka. Gdyby na jeden dzień przestępstwa były legalne, sama rozjechałabym z 20 ciuli z Doliny Krzemowej. Just gracias. Dobrze cię widzieć. Wzajemnie. Zaliczyliście coś wczoraj? Nie razem. Po co mnie tu ściągać, skoro dałabyś radę sama? Czego mi nie mówisz? Wielu rzeczy. Jeśli zostaniesz, może podzielę się z tobą moimi tajemnicami. Zostanę, dopóki nie znajdziemy Ryana. Potem wracam do LA, do domu. Dziękuję. Dokąd idziesz? Jestem zmęczony, chcę się odprężyć. Zostań tu, pijesz na koszt firmy. A jeśli chcesz odpocząć, mieszkam dwie ulice dalej. Nie umiem odpoczywać, gdy jesteś obok. Wiem.
Gdy ją zobaczyłem, wróciły wspomnienia. Poszedłem więc oczyścić umysł. Im więcej myślałem o tym, dlaczego chciała, żebym przyjechał, tym mniej to rozumiałem. Powinienem był wyjechać, ale między świadomością, jak należy postąpić, a działaniem, jest spora różnica. Nie powinienem był przyjeżdżać. Do wyrzucenia. Kanapka z jajkiem i kawa 6,50. Dzień dobry. Gdzie spałeś? Między sekwojami. Mam parę spraw do załatwienia. Dołączysz? Nie, dzięki. Wpadniesz za kilka godzin? Chcę ci coś pokazać. Dobrze. Miodzio. Co myślisz? Zobaczymy, dokąd pojedzie. Przemyt marihuany na plaży w Pescadero. Policja na tropie meksykańskiego kartelu narkotykowego. Pięknie, prawda? Fotografuję to wybrzeże już 10 lat. Gdzieś w okolicy złapali dealerów narkotykowych. Dokładnie tam. Podobno jakiś palant zakopał się w piasku, kiedy tamci ładowali towar. Palant, tak? Pewnie wydał na siebie wyrok. Rozbił obóz przy parku Sam McDonald. Dzisiaj działasz. Przynieś broń. Należał do mojej matki. Nigdy go nie zdejmował. Obudź się, Vic. Ryan nie żyje. Musisz iść na policję. Zawiozę cię. Nie jadę na żadną policję. Dlaczego? Bo to, co chcę zrobić, jest nielegalne. Wiedziałaś o tym. Podejrzewałam coś. Wiedziałaś. I wiesz, kto go zabił. Nie wciskaj mi kitu. Wiedziałaś. Tak. To był twój plan. Ściągnąć mnie tu, żebym pomógł ci zabić morderców twojego brata. To takie dziwne? Jesteśmy cywilami. Nie możemy już od tak zabijać ludzi. Kiedyś coś sobie obiecaliśmy. Tamtego dnia. Obiecałeś, że zawsze będziesz mnie wspierał. Jestem żołnierzem, nie najemnikiem. Najemnicy zabijają dla pieniędzy. Tu chodzi o honor. Ja nie zabijam. Już nie. Rozumiesz?
Wesprzyj mnie. Bądź tu ze mną. Nie mogę. Próbuję być innym człowiekiem. Wybacz. Jesteśmy zespołem, Blake. Wyciągamy z siebie to, co najlepsze i to, co najgorsze. San Gregorio. Kawa gotowa. Co podać? Lagunitas. Pracowałaś tu we wtorek rano? Tak. Zauważyłeś, żeby ktoś wysyłał coś niecodziennego? Jak naszyjnik? Tak. Pamiętasz, kto to był? Nie pamiętam imienia, ale to niezły wariat. Zrobisz coś dla mnie? Kiedy następnym razem tu przyjdzie, zadzwonisz do mnie? Nie mów mu o naszej rozmowie. Co kto lubi? Dzięki. Ryana nie było i nie zanosiło się, żeby wrócił. Nie miałem po co zostawać. Zrobiłem swoje. Rano miałem wracać do domu. Kto cię przysłał? Drugi raz nie zapytam. Wal się. Vic. Witam z powrotem. Jest tu jeszcze ktoś? Nie, tylko ja i chłopaki. Potrzebuję twojej pomocy. Musisz się napić. Właśnie zabiłem dwóch facetów. Kogo? Nie wiem. Nigdy ich nie widziałem. Przebili mi opony. Idziemy. Panowie, przypilnujecie interesu? A mogę pić w pracy? Nalegam. Jasne. Nie śpiesz się. Jemu nic nie dawajcie. Wciąż macie to coś, sierżancie. Idziemy na policję. Broniłem się.
Nie masz pojęcia, co tu się dzieje. Oświeć mnie. Wytłumaczę później. Działajmy. Co jeśli ktoś słyszał strzały? Byłeś daleko od miasta. A nawet jeśli ktoś słyszał, to ma to gdzieś. Zawsze znajdzie się ktoś, kto się zainteresuje. Pomyśli, że ktoś bawił się w lesie. To często się zdarza. Co tu się dzieje? Rozmawiałeś z Joe Cooperem? Tak. Skąd wiesz? Podobno przerzucił się z zioła na mocniejszy towar. Tych dwóch za odrobinę mety zabiłoby własne dzieci. Joe'emu chyba nie spodobała się nasza rozmowa. Ciekawe, co powie o następnej. Skąd w historii gliny? Partnerka Joe'ego, Rita, jest gliną. Jesus. Dzięki za pomoc. Kieliszek na dobranoc. Dzięki, chłopaki. Żaden problem. Mogę pić na koszt firmy, kiedy tylko chcesz. Dobranoc, Tom. Połóż go na werandzie. Co? Nie pierwszy raz będzie tu spał. Słodkich snów. Kieliszek na dobranoc? Chętnie. Co robiłeś? Jak rodzina? Spotykasz się z kimś? Jak się nazywa? Joe Cooper chciał mnie sprzątnąć. On mnie nie obchodzi. To pachołek. Pewnie robi teraz w gacie. Wszystko, co mamy, jest tu i teraz. W teraźniejszości. Nie tego uczysz ludzi? Jak mają oddychać i się odprężyć? Pokaż mi, jak oddychasz. Dobranoc. Nazywa się Jessica. Nigdy nie pozna cię tak, jak ja znam ciebie. Dobranoc. Dobranoc.
Nie przyjechałem do La Hondy z lojalności. Vic była jak nauk. Im dłużej z nią byłem, tym gorzej się robiło. Jesteś pewien? Nie zorientują się, co ich ugryzło. Do dzieła, sukinkocie. Połóż pistolet na ziemi i porozmawiajmy. Włóżmy ją w to. Na co nam łopaty? Joemu i Ricie należy się trochę czułości.
zakop ich. Myślałem, że skończyliśmy z tym w Iraku. Sąsiad. Hey. Lukas? To nie dziwka, mamo. Chcesz napić się dzisiaj za darmo? To przyprowadź swoją ciężarówkę. Gdzie to auto i gdzie je odstawić? Kozak z ciebie. Gdy tuszuje się morderstwo, zawsze coś się przegapi. My zatuszowaliśmy dwa. Było kwestią czasu, zanim ktoś zacznie zadawać pytania. Wszystko gra? Gdzie byłaś? Na zakupach. Po tym, co się stało, chodzisz od tak po mieście? Umiem o siebie zadbać. To po co tu jestem? To, że umiem, nie znaczy, że chcę. Jeśli to się powtórzy, tylko ty możesz mi pomóc. Musimy uciekać. Musimy wyjechać z La Honda. Nie mogę. Dlaczego? Byłam z bratem w noc, kiedy nawalił. Odebrałam go. Niech to szlak. To mój brat. Miałam zostawić go samego? Wypchał plecak ziołem. Myśleli, że chciał uciec. Kazałam mu to oddać. Zabiłam swojego brata. Kiedy zamierzałaś mi powiedzieć? Nie chciałam, żebyś wyjechał. Ci z kartelu pewnie nas obserwują. Sprawa przycichnie. Jeśli uciekniemy, będą coś podejrzewać. Lepiej nie ryzykujmy. Uciekniemy w nocy.
Nie. Kartel, przekupni, gliniarze, walić ich. Albo będą nas ścigać, albo nie. To mój dom. Nie będę przed nikim uciekać. A ty? Publicznie napadłem na Joe Coopera, a teraz on i lokalna glina zniknęli. Mieliśmy góra 2 dni, nim policja zacznie nas szukać. Nawet gdyby mieliby się nami nie zainteresować, na głowie mieliśmy jeszcze kartel. Jedynym wyjściem była ucieczka. Możemy zostać w La Honda i zacząć wspólne życie. Nie widziałem cię 5 lat, a ty proponujesz coś takiego. Wspólne życie. Boisz się, chcesz się wycofać. Zrobiłem to, bo nie miałem innego wyjścia. Nie chcę już taki być. Co chcesz zrobić? Jest takie miejsce, gdzie możemy się ukryć, nim sprawa nie ucichnie. Jedźmy. Dobrze. Pojedziemy jutro. Dzisiaj. Teraz. Pozwól mi zostać jeszcze jedną noc. Dobrze. Jedna noc. Vic, masz chwilę? Pewnie. Kto to? Bruce, mój sąsiad. Pójdę z tobą. Nie trzeba. Idź przygotować grilla. Bruce jest niegroźny. Zaraz wrócę. Cześć, Bruce. Co słychać? Chciałem się upewnić, czy wszystko w porządku. Tak. Dlaczego pytasz? Przysiągłbym, że wczoraj słyszałem u ciebie strzały. Może dzieciaki bawiły się petardami. Co zrobić? Pewnie tak. Pomyliłem się. Coś jeszcze? Tak. Wieczorem siedziałem na ganku i nie widziałem żadnych dzieciaków. Widziałem za to, jak zaraz po tych petardach wybiegliście z kolegą z domu. Nie wróciliście aż do świtu. Zastanawiam się, co mogło wam zająć całą noc. Czego chcesz? Nigdy nie mieliśmy ze sobą kłopotów. I oby tak zostało. Co proponujesz? Miłego dnia, Bruce. Zajmę się tym. 2 szóstki, 3 czwórki, 3 szóstki, pieprzysz. Dzięki, Pat. Lucas. Prius wygląda świetnie, dziękuję. Zawsze pomogę przyjaciółce, szczególnie, że stawiasz mi drinki. Dziś Lucas pije na koszt firmy. Poważnie? Słyszałeś. Baw się dobrze. Taki mam zamiar. Upośledzamy naszą zdolność do obrony. To dopiero drugi drink. Podwójny. Ktoś tu nie jest w formie.
Trzy trójki. Nie gadaj. To są trzy trójki? Dzisiejszy poranek był cudowny. Doszło do niego w okolicznościach łagodzących. Do dna. Spasuje. Chętnie napije się za niego. Bruce pije na koszt firmy. Kto za to zapłaci? Ty, jeśli się nie przymkniesz. Dlaczego stawiasz Bruce'owi? Bo zgodził się pilnować własnego nosa. A co tam? Dziś wszyscy piją za darmo. Najlepsza barmanka na świecie. Jesteście niesamowici. Z jednej strony cieszę się, że tu przyjechałem. Nawet po tym, co się stało. A może właśnie dlatego. Ale nie ufam ci. A chciałbym móc ci zaufać. Myślałam o tym, co mówiłeś o byciu lepszym człowiekiem. Może staniemy się lepszymi ludźmi razem. Chciałabym, ale nie wiem jak. Robisz sobie jaja. Jeśli jest choć cień szansy, że może nam się udać, kocham cię. Jesteś dla mnie tym jedynym. Wynośmy się stąd. Vic nigdy o tym nie mówiła, ale od czasów wojny miewa koszmary. Przeleć mnie. Ty za mną nie przepadasz. Odpadam. Dolicz sobie stówę na piwku. Jasne. Wracaj bezpiecznie, Bruce.
Podwieźć cię? Co takiego? Pytam, czy cię nie podwieźć. Nie, mieszkam obok. Na pewno? Walić to. Prawda. Od lat nie spałem tak dobrze. Na chwilę zapomniałem o tym, co wydarzyło się w ciągu tych dwóch dni. Byłem szczęśliwy. Jak przyjemnie. Tęskniłem za tobą. Ja za tobą też. W drodze po śniadanie prawie przekonałem samego siebie, że mógłbym żyć z Vic w La Honda. Prawie. Wypadł za barierkę i złamał kark. Wczoraj mocno się upił. Podobno znaleźli jeszcze dwa ciała zrzucone z klifu. Pachnie mi to Tedem Bundym. Gdzie śniadanie? Mówiłeś coś o kanapce z jajkiem. Nie kupiłem ich. Wydaje mi się, czy przybrałeś oschły ton? Nie wydaje ci się. Myślałam, że wyszliśmy na prostą. Powiesz mi, co cię trapi, czy mam zgadywać? Twój sąsiad Bruce nie żyje. Jak to? Masz mnie za głupka? Myślisz, że nie połączę faktów? O czym ty mówisz? O morderstwie. Będziesz zaprzeczać? Całą noc byłam z tobą. Ktoś zrobił to za ciebie, a to znaczy... No dalej, o co mnie podejrzewasz? Morderstwo upozorowano na wypadek. Takiego zadania nie powierzyłabyś laikowi. Po co miałabym współpracować z zabójcami? Bo handlujesz narkotykami. Jestem bizneswoman o zróżnicowanych zainteresowaniach. Niech cię diabli. To nie Hera ani Meta. Trawka jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Nie żyje 6 osób. Bruce mnie szantażował. Chroniłam nas. To nie znaczy, że mogłaś go zabić. Gdybym mogła mu ufać, to by jeszcze żył. Bruce był niewiadomą, a w interesach nie ma na nie miejsca. Ryan to też interesy? Sam to sobie zgotował. Nie mogłam nic zrobić. Dlatego o nic się nie obawiasz. Bo pracujesz dla nich. Na trasie z Santa Cruz do miasta to zło konieczne. Wiedziałam, że kiedy Joe i Rita się zbuntują, będę potrzebowała nowego wspólnika. Mam wobec nas wielkie plany. W dupie mam twoje plany. Nie pisałem się na to. Za późno, siedzimy w tym po uszy. Nie. To koniec. Będzie, kiedy ja tak powiem. Nie licz na to. Dam za to głowę. Bo łączy nas Faludża. To była wojna. Na wojnie dzieją się rzeczy. Jestem po twojej stronie, ale sąd może widzieć to inaczej. Szczególnie, że staraliśmy się to zatuszować. Dlaczego mi to robisz? Czy kiedykolwiek wahałam ci się pomóc? Czy wątpiłam w twoją moralność? Nie. Wiesz dlaczego? Bo cię wspieram. A ty będziesz wspierał mnie.
Ostatnie dni tylko udowodniły, że się do tego nadajesz. Nie chcę tego. Praca nie musi ci się podobać. Mnie też się nie podoba. Ale zarobimy więcej pieniędzy, niż kiedykolwiek nam się śniło. Po tym wszystkim, co zrobiliśmy, co widzieliśmy, przez co każdego dnia przechodzimy, to nam się należy. Zasłużyliśmy na to. Nie w ten sposób. Poczucie winy minie. Zaufaj mi. A bycie lepszymi ludźmi? Na to przyjdzie czas. Póki co czeka nas praca. Umieram z głodu. Chcesz kanapkę z jajkiem? Straciłem apetyt. Kupię ci na wszelki wypadek. Ta noc to były interesy czy przyjemność? Miłość. Hello? Mówi Lindsay ze sklepu. Przyszedł? Tak. Wciąż tam jest? Zgadza się. Dzięki. Znów się przyjaźnimy? Mam u ciebie dług, a ty u mnie. Jeśli mam iść na dno, to nie sam. Co to ma znaczyć? Gdy przyjdzie po mnie policja, będę miał sporo do powiedzenia. Nie zapominaj, z kim pracuję. Pracujesz dla nich. Kiedy DEA zacznie węszyć, zostawią cię na lodzie. A jeśli szeryf dostanie cynk o dwóch zakopanych trupach? Zaczniesz kopać sobie grób. I tak to robię. Zawiodłam się. Myślałam, że coś nas łączy. Dałaś mi jasno do zrozumienia, na czym stoimy. Wal się. Gdybym wiedziała, że będziesz tak delikatny, spuściłabym z tonu. Jesteś jak trucizna. Nie chcę cię w moim życiu. Cóż za okropne słowa. Żegnaj, Vic. Mam dla ciebie ostatnie zadanie. Sklep San Gregorio? To ten, co wychodzi? Tak. Dzięki. Nie ma sprawy.
ani drgnij. Odwróć się powoli. Masz telefon? Tak. Wyciągnij powoli. Las. Jeszcze. Na pewno? Dawaj jeszcze. Ja przeliczę pad. Polej mi jeszcze i spadaj. Na pewno? Przestań się o to pytać. Polej mi i spieprzaj. Ty tu rządzisz. Za sierżanta Bakera. To byłeś ty albo on. Zamknięte. Co za niespodzianka. Cześć, Vic. Usiądź. Połóż ręce na stole. Wydawało mi się, że więcej się nie zobaczymy. Zmieniłeś zdanie? To twojego kolegi. Jak go znalazłeś? Czy to ważne? Chyba nie. Co teraz? Powiedz, dlaczego to zrobiłaś. Czy to ważne? Tak. Bo cię kocham. I myślałem, że mimo swojego obłędu też mnie kochasz. Bo kocham. Zleciłaś moje zabójstwo. Przyszedłeś mnie zabić. A wyznajesz mi miłość.
Zmusiłaś mnie. A ty zmusiłeś mnie. Mogłeś pozwolić mi odejść. Nie pisnąłbym słowa, gdybyś zostawiła mnie w spokoju. Nie potrafię. Przepraszam. Zawsze wiedziałam, że tak to się skończy. Ale myślałam, że to będzie pustynia. Musimy zadowolić się lasem. Brakowało mi akcji i walki. Mnie też. Cieszę się, że umieram przy tobie. Inaczej sobie tego nie wyobrażałem. Tekst polski Szymon Leociak. Czytał Maciej Więckowski.
play.